Jest inna metoda, metoda traktowania dwutlenku węgla jako surowca, ale do tego potrzeba nowej technologii. I tą nową technologią jest reaktor atomowy wysokotemperaturowy czwartej generacji, w skrócie HTR, High Temperature Reactor, chłodzony helem. Przy tej technologii możemy produkować wodór, możemy produkować tlen i możemy produkować węglowodory wyższych rzędów, takie jak metan, etan, butan, jak również metanole, czyli paliwa płynne. Czyli traktując dwutlenek węgla jako surowiec, my możemy zyskiwać na tym niezależność energetyczną państwa, ponieważ to są znaczne ilości. Z każdego spalonego kilograma węgla otrzymujemy ponad 2 kilogramy dwutlenku węgla. Jak spalamy, no wydobycie jest u nas około 50 milionów ton rocznie, jeżeli trzeba było liczyć, że 100 milionów ton dwutlenku węgla możemy pozyskać. No może mniej, bo tam jakieś straty, prawda, no 80 milionów ton. No to już są znaczne ilości i z tego możemy produkować dosyć dużo paliwa. Poza tym, jak z tego reaktora jądrowego czwartej generacji wysokotemperaturowego, chłodzonego helem, zaczniemy produkować wodór, no to możemy myśleć o rozwoju przemysłu nawozów sztucznych po niskich cenach. I wtedy będzie opłacalna hodowla rzepaku, z którego możemy robić biopaliwa. No jak będziemy robili biopaliwa, no to mamy kolejne źródło pozyskiwania, prawda, nośników energii. To jest bardzo ważne, prawda, bo mamy rozwój rejonów prawda, rolniczych. A jeżeli chodzi o HTR, to on nam pozwoli zachować to górnictwo, które mamy, bo będzie nam potrzebny węgiel do produkcji energii elektrycznej, czyli zachować tę energię, którą mamy i je zmodernizować, dlatego że przy HTR-ze produkujemy wodór i tlen, a my byśmy już nie spalali tego węgla w powietrzu, a powietrze, jak wiemy, to jest w przybliżeniu 20% tlenu, 80% azotu. Czyli przy spalaniu przy okazji produkuje się ogromne ilości tlenków azotu, że są niezwykle szkodliwe i są emitowane do prawda, atmosfery. Więc jeżeli byśmy spalali w tlenie, no i przy spalaniu węgla w powietrzu mamy w spalinach dwutlenku węgla od 4 do 14%. Tylko. Więc musimy go ze spalin wychwytywać. To jest kolejna technologia, dosyć droga. I trzeba je aminami, prawda, wymywać te spaliny, przemywać i dopiero ten dwutlenek węgla wychwytywać. A przy spalaniu w tlenie mamy ponad 95% dwutlenku węgla w spalinach i wtedy się już go nie wychwytuje, tylko się go oczyszcza. Znacznie tańszą technologią. Więc widzimy, że są same korzyści. Poza tym, jak mamy wodór, to my zmieniamy cały system transportu, dlatego że ja jeszcze nie mówiłem o tym, ale trzeba pamiętać, że nasz transport też produkuje ogromne ilości dwutlenku węgla. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli paliwo wodorowe, no to zastosujemy w transporcie ogniwa paliwowe wodorowe, to tak można by potraktować jako silniki, prawda, spalinowe, tak jak silnik spalinowy to było ogniwo paliwowe wodorowe, które by nam produkowało energię elektryczną, a w kołach samochodu byłyby silniki elektryczne, czyli niepotrzebny był silnik, który jest bardzo skomplikowaną maszyną, prawda, silnik w samochodzie. Niepotrzebna była skrzynia biegów, dyferencja i tak dalej, te wszystkie rzeczy by podpadały, czyli samochód byłby przynajmniej o 50% tańszy niż jest obecnie i ekologicznie zupełnie bezpieczny. Więc to w XXI wieku i tak się będzie rozwijało, czy będziemy chcieli, czy nie. Jak my tego nie zrobimy, to kto inny będzie to robił. Więc my musimy wybrać, czy będziemy w ogonie rozwoju cywilizacyjnego, czy zdobędziemy się teraz na pewne trudności polegające na pewnych wyzwaniach finansowych, nie tak dużych, bo zbudowanie HTR-u jako prototypu kosztuje około 1 miliard euro. Elektrowni atomowej, tej, której nam proponują, prawda, przestarzałego typu, która jest w ogóle nam niepotrzebna, bo my produkujemy na tyle energii elektrycznej w tej chwili, że nam nie potrzeba więcej energii, zaspokajamy nasze potrzeby, no to ona kosztuje 15 razy tyle. No więc jeżeli tak, no to po co nam chodzić stare technologie? Jeżeli wejdziemy w nowoczesne technologie, ten reaktor atomowy czwartej generacji jest bezpieczny, nie ma takich, nie ma rdzenia, tam się nie może nic topić, nie ma pary wodnej, bo on jest chłodzony helem. Więc te wszystkie niebezpieczeństwa, które były przy tamtych reaktorach, odpadają. A stwarza nam możliwości ogromne. Daje pracę górnikom, bo węgiel będzie potrzebny. Stwarza nowy przemysł chemiczny, który produkuje paliwa.
aktywizuje regiony rolnicze i rewolucjonizuje nam transport. No to są rzeczy nie do pogardzenia dla rozwoju Polski jako kraju nowoczesnego. To może nam zahamować odpływ ludzi najbardziej wartościowych, bo ci inżynierowie, których kształcimy, no moi studenci i dyplomanci, którzy robią magisterium w tej chwili, z reguły wyjeżdżają za granicę. Oni nie kończą, prawda, dyplomy, robią bardzo ambitne plany, prawda, projekty, które w Polsce są nierealizowane. Oni realizują za granicą. No więc takie biedne państwo jak nasze kształci i wydaje pieniądze po to, żeby dofinansowywać Stany Zjednoczone, Anglię, Wielką Brytanię, Francję czy Niemcy, to jest absurd. Jeżeli my nie zaczniemy myśleć normalnie, no to będziemy produkowali wykształconych ludzi dla krajów zamożnych, a my będziemy coraz biednieli. Coraz bardziej biednieli. Więc stwarzajmy warunki, żeby ci ludzie zostawali w kraju, żeby pracowali, żeby go rozwijali. Ci ludzie są w stanie zbudować taki HTR. Przy pomocy naszych uczonych, prawda? Zresztą my już pracujemy w tym programie Rafael. Ten program Rafael, my na niego płacimy duże pieniądze. Ale wszystkie prace w programie Rafael są wykonywane poza granicami Polski. Dla Polski HTR, Hatch Reactors, jest kluczowym urządzeniem. Natomiast dla Francji, dla Anglii czy dla Niemiec nie, dlatego że oni mają 15% produkcji energii elektrycznej z węgla, a resztę mają z atomu. Natomiast u nas jest dokładnie odwrotnie, nawet więcej, mamy 95% z węgla, a z atomu nic. Więc my nie możemy sobie tego problemu lekceważyć, więc dajmy szansę naszym naukowcom, naszym inżynierom, naszym studentom, którzy będą w przyszłości budowali Polskę, i zbudujmy coś nowoczesnego, co nam przyniesie korzyści w kraju i za granicą, bo te urządzenia mogą być eksportowane. Jeżeli my przejmiemy koordynację programu Rafael, zrobimy go w Polsce, zbudujemy pierwszy reaktor wysokotemperaturowy, który i tak będzie zbudowany za 3 do 5 lat. Będzie zbudowany na świecie, bo na to idą duże pieniądze i będzie zrobiony. Więc jeżeli my go jesteśmy w stanie zrobić, to go zróbmy w Polsce. Skoordynujmy nasze działania, zmobilizujmy naszych europosłów, żeby na forum Europarlamentu doprowadzić do takiej sytuacji, żeby całe kierownictwo i ten program został sprowadzony do Polski, żeby była to koordynacja w Polsce. I wtedy będziemy mogli stanąć na nogi ekonomicznie, a nie dać się wpędzić w kozi róg i być chłopcem do bicia Europy. Bo my nie znajdziemy w Europie sprzymierzeńców w tej sprawie, dlatego że oni mają zupełnie inne problemy. Dla nich ten dwutlenek węgla jest problemem drugorzędnym, dla nas jest pierwszorzędny. Te wszystkie prace,